kto kocha swoją mamę, łapkę w górze na pewno zostawi. Jeszcze trzeba tutaj zostawić suba. Hej, siemanko, z tej strony Mutu, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przetestujemy sobie najgorszego kontra najlepszego kebaba w Kielcach. Pierwszy to będzie najgorszy w galerii Echo. Będzie to Turkish Food Kebab 2,3 gwiazdki. Wzięliśmy sobie w tortilli za 18,50, zobaczymy czy będzie dobra. Dobra, moi drodzy, a więc teraz czas na najlepszego kebaba, czyli Galata Kebab 4,8 gwiazdki. Jedźmy tam. No i jest nasz Galata Kebab. Dobra, moi drodzy, tak się prezentują nasze kebaby. Ten 2,2 gwiazdki jest Turkish Kebab. Ten 4,8 gwiazdki jest Galata Kebab. No i jak widzimy, ten z Galaty jest dwa razy większy. Cenowo ten 24 zł z Galaty. I z Turkish Kebab 18,56 zł różnicy, a wielkość dwa razy większa praktycznie tutaj. Także możecie sobie ocenić, co się bardziej opłaca. Dobra, otwórzmy je sobie. Tak się prezentuje ten z Turkish Kebab. Jak widzimy, cały przesiąg i ta tortilla jest taka niedopieczona, jest gumiasta. No, podejrzewam, że się to będzie rozwalać, ale zobaczymy. Otwórzmy sobie teraz tego drugiego. No, jak widzimy, tutaj ten kebab z Galaty nic nie przecieka. Ciasto fajnie chrupkie, przypieczone. No, także tutaj plus, tutaj minus. Tutaj dodatkowo plus, bo pani się pytała, jakie chcemy mięso, jaki chcemy sos. Tutaj nic się nie pytała, tylko czy chcemy kole, czyli tutaj robią te jednakowe dla wszystkich. Także tu następny plus, tutaj minus. Dobra, no to co, próbujemy. A więc spróbujemy najpierw tego Turkish Kebab. Tutaj ludzie piszą opinię, że nieświeże mięso, że mają po tym problemy żołądkowe. No zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że się tym nie zatruję. A więc pierwszy gryz. Powiem wam, że pierwszy gryz taki bardzo słony. Tak się prezentuje w środku. Taka słonawość się nasuwa na pierwszy gryz. Zobaczymy, jak będzie dalej. Na razie no, dużo mięsa, mało surówek. Czyli teoretycznie tak, jak powinno być. No, zobaczymy. Teraz trzeba spróbować tego z Galaty. I tutaj od razu czuć różnicę. Fajna, chrupka tortilla. Dobrze przyprawione mięso. Czuć te sosy, taka ostrość. Niby tak samo mieszane, a tutaj od razu czuć, że jest lepsza jakość. Zobaczcie sobie w środku. No tutaj zdecydowanie większy plus. Ale też sobie ujemy, zobaczymy, czy się nie rozwala, jaki będzie dalej, czy będą jakieś szorstki. Także ujemy, zobaczymy. No jestem już w połowie tego Turkish Kebab i powiem wam, że tutaj w ogóle nie ma wołowiny. Wziąłem sobie mieszane, a jest sam kurczak. Czyli następny minus. I jeszcze jeden minus, że mięso nie jest na bieżąco ścinane z tego, co zauważyłem, tylko jest już ścięte i przeleżałe. Także jeszcze jeden minus. No i tutaj mało tych warzyw jest, ale w miarę świeże raczej. Zobaczymy. Już końcówka tego Turkish Kebab się kompletnie rozwalił. Zobaczcie, jak tu jest wszystko nasiąknięte. Tyle tutaj tłuszczu. No niestety kolejny minus. Rozwala się, nie da się tego jeść. Cały przesiąknięty. Uff, już zjadłem tego Turkish Kebab. Mam nadzieję, że mi nic nie będzie, bo jak widzicie, same minusy. Teraz czas na tego drugiego. No powiem wam, że jakość składników, jakość tego mięsa nieporównywalna. Tutaj mamy chudziutkie mięso. Jest wołowinka, jest kurczak, są surówki. Tam był tylko kurczak i surówki. Dobra, moi drodzy, ja już więcej nie dam rady, także więcej tutaj minusów nie zauważyłem. Jedyny minus to, że powinno być więcej rozmiarów moim zdaniem. Powinien być duży, średni, mały. A tu jest tylko standard, to jest tylko jeden minus. Reszta na plus. Bardzo dobry kebab.
No w tym drugim, jak widzicie, same minusy, także różnica kolosalna. To byłoby na tyle. Jak się odcinek podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Napiszcie w komentarzach, gdzie chcielibyście, żebym przetestował następne kebaby. No i napiszcie też, jaki jest wasz ulubiony kebab, a jaki najgorszy. Do następnego razu, trzymajcie się, hej!